Dzień dobry, Mierec. Hej, Mierec. Początek roku 2023. Zaczynamy, tak jak skończyliśmy poprzedni rok, czyli na sportowo. Zmieniamy tylko dyscyplinę z piłki nożnej na piłkę ręczną. A w redakcji, w studiu portalu hejmierec.pl witamy trenera handball Stali Mierec Rafała Glińskiego. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Jak samopoczucie na początku nowego roku? Bardzo dobrze. Ten odpoczynek przydał się chyba nie tylko zawodnikom, ale także i mnie, żeby gdzieś tam oczyścić tą głowę, żeby odpocząć przede wszystkim od tych wszystkich twarzy i zmobilizować się na nowy rok. Trenerze, ale wróćmy dużo, bo to już jest kilkanaście lat praktycznie, do 27 stycznia roku 2009. Mhm. Wówczas reprezentacja Polski z twoim trenerze udziałem pokonała Norwegię w ćwierćfinale Mistrzostw Świata 31-30. Wówczas sportowa Polska poznała rzut siódmiaka, powstał termin jedna wenta, ale no ja mam takie wrażenie, że bez ciebie by tego wszystkiego nie było, bo na 37 sekund przed końcem tego meczu akcją ze skrzydła zrzuciłeś bramkę na remis na 30-30, czyli tak naprawdę bez tego twojego rzutu, bez tej twojej bramki, całej tej szalonej historii by nie było. Co najbardziej pamiętasz z tego meczu, z tamtego czasu? Oczywiście, wrócę do tego, że niesamowite emocje i mecz, który tak naprawdę ciężko wygrać, ale to pokazuje, że da się. Tak, ta bramka oczywiście bardzo ważna i zawsze się gdzieś tam nią, może nie będę szczycił, ale będę uważał ją za jedną z ważniejszych w mojej przygodzie ze sportem. Ale tak naprawdę przy wyniku 31-30, jeżeli dany zespół wygrywa, to każda bramka od 1-0 jest ważna. I gdyby ktoś wcześniej się pomylił, rzucił w słupek bądź nie wiem, obok bramki, to mielibyśmy remis, tak? I tak naprawdę ta moja jedyna bramka w tym meczu o niczym by nie decydowała i nie byłoby rzutu siódmiaka. Także nie podchodzę do tego aż tak, że to bardzo ważna, oczywiście ważna, ale nie najważniejsza. Sądzę, że przy takim wyniku wszystkie pozostałe, które były zdobyte wcześniej, były równie istotne. Z tamtych mistrzostw wróciliście z brązowymi medalami. Byliście taką reprezentacją Szczypiorniaka, o której polscy kibice marzyli. Co o tym wówczas decydowało, że ta kadra miała takie sukcesy? Przede wszystkim niesamowita atmosfera w całej grupie. Oczywiście mieliśmy jakościowo wybitnych piłkarzy ręcznych i tu nie mówię w ogóle o sobie, ale w takich, powiedzmy, z takimi nazwiskami, z jakimi mogłem grać, jak Bielecki, bracia Liescy, Jureccy, Szmal, Jurkiewicz, Siódmiak, Kuchczyński, tu można by było dalej wymieniać. Naprawdę ta grupa miała coś w sobie, a przede wszystkim tworzyliśmy bardzo dobry kolektyw. Czy to na treningach, czy poza treningami, czy gdzieś na wyjściach zespołowych, na spotkaniach. I ta grupa była przez trenera Wentę budowana już jakiś czas. Były jakieś małe roszady, zmiany. Ja między innymi w 2008 roku do tej grupy dopiero dołączyłem po Mistrzostwach Świata w Niemczech, gdzie chłopaki już byli wicemistrzami świata, więc to nie narodziło się, powiedzmy, z dnia na dzień. To było gdzieś konsekwentnie budowane przez trenerów od iluś tam lat. I gdzieś tam później te owoce mogliśmy zbierać i oczywiście cieszę się, że chociaż ten jeden turniej mogłem być częścią tej drużyny. No to jeśli o turniejach mówimy, to właśnie w Polsce i Szwecji rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Taka sama impreza, chociaż mam wrażenie w Polsce trochę cicho o niej. Na co stać dzisiejszą reprezentację Polski? Jakiego wyniku od biało-czerwonych oczekujesz? Znaczy, ja może nie jestem osobą, żebym oczekiwał od sztabu, chłopaków, jakichkolwiek wyników, ale na pewno jestem optymistą i bardzo im kibicuję. Teraz, dzisiaj mamy pierwszy mecz początkujący te mistrzostwa. Gramy z Francją, z bardzo ciężkim przeciwnikiem. Jaki wynik? Deklaracje trenera Rąbla i chyba gdzieś tam założenia związkowe są jasne i klarowne. W wywiadach możemy o tym słyszeć, że ćwierćfinał to byłoby super, pierwsza dziesiątka i tak dalej. Wiemy, że to są mistrzostwa świata, które później promują do
turniejów przedolimpijskich, tak? Więc to jest niezwykle istotne, ale ja gdzieś tam po cichu liczę, że gdzieś tam publiczność polska poniesie, chłopaki dodatkowo wyzwolą w sobie jeszcze więcej jakby motywacji i mobilizacji na każdy mecz i mam nadzieję, że zrobimy niejedną niespodziankę. Okej, okay. To uruchamiamy jeszcze raz wehikuł czasu. Rok 2011, czyli dwa lata po tych słynnych Mistrzostwach Świata, po słynnym rzucie siódmiaka. Wzmacniasz SPR Star Mielec. No ja dobrze pamiętam, że dla kibiców w Mielcu to była sensacja, że tak utytułowany zawodnik merduje się tutaj w Mielcu. Witany tu byłeś z honorami. Kto wówczas sprowadził cię do Mielca? Co o tym zadecydowało? Tak, wtedy jeszcze miałem rok ważny kontrakt w Kielcach, aczkolwiek przegrany finał Mistrzostw Polski z Wisłą Płock, gdzieś tam klub zmusił do pewnych roszad i gdzieś w tych okolicznościach bodajże 7 czy 8 zawodnikom może nie podziękowali, ale stwierdzili włodarze, że musimy sobie poszukać gdzieś nowego pracodawcy. Oczywiście wszystko było zrobione w pełni profesjonalnie i rozstałem się z Kielcami w zgodzie. Pamiętam, wyjechałem na testy bodajże do Roztoku, ale tam już generalnie klub teoretycznie mnie chciał, ale był budżet zamknięty. Szukałem gdzieś tam swojej nowej przygody, nowej drogi, jeżeli chodzi o piłkę ręczną. I pamiętam, że Tadeusz Dziedzic, wiceprezes ówczesny i obecny Vive, zadzwonił do mnie i mówi, że jest propozycja z Mielca. W tym czasie też pojawiła się propozycja z Puław. Jednak nie wiem czemu, wiedziałem, że gdzieś tam Puławy też aspirują do bycia dobrą drużyną, ale chyba bliżej mi było do Mielca i tam oczywiście pojechałem, odbyłem rozmowy, podziękowałem i zdecydowałem się na Mielec, co uważam na tą chwilę, że było dla mnie super wyborem. Tak jak sam powiedziałeś, 2011 rok, później w tym pierwszym roku udało się zrobić brązowy medal Mistrzostw Polski, więc niczego nie żałuję i bardzo się cieszę, że tutaj trafiłem. Zanim o tym medalu, Vive w kadrze, dobrze pamiętam, jeśli dobrze pamiętam, byłeś skrzydłowym w Mielcu, tak środek jest. Rozegrania, lider defensywy. Jak do tego doszło? To, że w kadrze byłem skrzydłowym, to chyba oczywiste. Wtedy to była moja nominalna pozycja i nawet gdzieś tam wcześniej, poza moją powiedzmy szybkością i motoryką, moje warunki nie są powiedzmy warunkami na topowego, środkowego rozgrywającego, bynajmniej na tamte czasy, tak? Był Bartek Jaszka, był Damian Wleklak, wcześniej był Grzesiek Tkaczyk, później Mariusz Jurkiewicz, który prowadził grę, Tomek Rosiński, także to byli gdzieś tam zawodnicy, którzy decydowali o tych całych losach drużyny, jak grała, co miała robić i w ogóle. Gdzieś jeszcze w Kielcach, pod nieobecność niektórych zawodników oczywiście, którzy mieli urazy czy tam większe kontuzje, Bogdan, trener Wenta, stwierdził, że gdzieś spróbuje to wykorzystać i już po malutku gdzieś tam mnie próbował na ten środek wlepić. Zresztą ja się śmiałem, że w Kielcach to grałem na każdej pozycji, tam gdzie trzeba było zalepić dziurę, to trener posyłał mnie. Nie miałem z tym żadnego problemu. Sądziłem, że jak będę wszechstronny, chociaż wiem to, co nieraz powie, jak ktoś jest od wszystkiego, to jest do niczego. Mnie to w ogóle nie zraża. Po prostu próbowałem zrobić te zadania na tyle, na ile potrafiłem, żeby pomóc drużynie. Przychodząc do Mielca, też dalej bodajże w pierwszym meczu zagrałem chyba tylko na skrzydle właśnie z Azotami Puławy, pierwszy wyjazdowy, to pamiętam jak dzisiaj, ich bodajże był remis. I później też zostałem przestawiony na środek, żeby tą grę troszeczkę przyspieszyć, żeby tą grą pokierować. Podobała mi się ta pozycja, odnajdywałem się, zresztą sporo uczyłem się od zawodników środkowych z Kielc, jak wtedy był Uroż Zorman i podpatrywałem gdzieś tam jego powiedzmy zachowania, rozwiązania i tak dalej.
oczywiście z gorszym skutkiem, to trzeba powiedzieć, bo to był majstro, jeżeli chodzi o środek rozegrania na całym świecie, ale coś tam próbowałem robić i tak zostało. W tych biało-niebieskich barwach z tobą już na środku rozegrania Starmielec zdobywa brązowy medal, święci te największe współczesne sukcesy, ale to też trzeba sobie powiedzieć taki czas w Mirzu szalony, bo sukcesami przychodziły też kłopoty finansowe, różnego rodzaju zawirowania, a spędziłeś tu aż 4 lata. No, stałeś się praktycznie jedną z legend klubu, tych bardziej może współczesnych. Co wówczas w Mielcu najbardziej cię zaskoczyło? Przede wszystkim Mielec porównuje do drużyny, oczywiście z tego czasu z Mielca porównuje do drużyny Wrocławskiego Śląska, w którym się wychowałem i w którym też panowała niesamowita atmosfera i zresztą losy tamtego zespołu i Mieleckiego były podobne, bo tam też były problemy ogromne finansowe, ale drużyna i ten kolektyw, którą tworzyli zawodnicy, w ogóle nas to nie zrażało. Oczywiście były sytuacje i rozmowy na temat pieniędzy, dlaczego, były zirytowania, było wkurzenie, ale gdzieś tam jak przychodził czas pracy, przychodził czas treningu, czy w ogóle mecz ligowy, to wtedy każdy zakasał rękawy i okej, dobra, wychodzimy, gramy i musimy ten mecz wygrać, tak? Nie dla kogoś, tylko robiliśmy to dla siebie. I podobnie później było tutaj, że mieliśmy naprawdę świetną paczkę. Każdy się dogadywał bez słów, czy to w szatni, czy na boisku i między innymi to pozwalało nam przetrwać, jakby nie patrzeć, dla nas ciężki, trudny okres, ale każdy wiedział, że gdzieś tam, nie wiem, swoją grą, swoją pracą to samo przyjdzie, tak? Przyjdą propozycje inne, jeżeli ktoś będzie już na to gotowy, a nie będzie mógł sobie radzić w Mielcu, czy wiązać końca z końcem, to po prostu odejdzie. I tak zleciały te 4 lata, bo każdy gdzieś się jeszcze łudził, że to może być wyprostowane w miarę szybko i tak dalej, jednak do tego nie doszło, aczkolwiek cieszy fakt, że ten klub dalej jest, dalej istnieje i ludzie, którzy byli wtedy z tym związani i są obecnie, próbują wszystko robić, żeby to nie zgasło i to jest bardzo pozytywne. Nieważne, w którym miejscu teraz jesteśmy, ważne, jaki jest plan na przyszłość i co w ogóle trzeba robić, żeby było lepiej. Do Mielca wróciłeś jako trener debiutant z taką trudną misją ratowania drużyny, czy obronienia się przed spadkiem Superligi, bo taki ten sezon był, że cel był oczywisty od początku, nie spaść, no niestety zespół spadł. W sporcie jest takie popularne hasło wytrych, zrobimy analizę, wyciągniemy wnioski. No to jakie są twoje takie trenerskie, osobiste wnioski z tego nieudanego, można powiedzieć, sezonu, ale sezonu w roli debiutanta? Oczywiście, tak, to trzeba grubym drukiem podkreślić, że spadek to oczywiście dla każdego trenera to jest nieudany sezon i to nie ma, czy nieosiągnięcie jakiegoś celu, jeżeli jest się w powiedzmy innym zespole i są te cele inne określone, to gdzieś jest to porażka i trenera, przede wszystkim trenera i całego klubu i to nie, jakby nie odbiegam od tego, że to się nie stało, bo spadek jest zaliczony i duża wina, przede wszystkim większa wina idzie na moje barki. Także tutaj wydaje mi się, że gdzieś tam to frycowe musiałem zapłacić. Nie będę się tam czymś usprawiedliwiał, bo takich usprawiedliwień nie ma, ale wiem, że można z tym klubem, z rozwojem odpowiednim, zakładając sobie jakiś tam proces, zrobić awans z powrotem, czy to będzie w tym roku, czy to będzie w kolejnym roku, byle żeby miało to solidne i stałe fundamenty. No to mamy ligę centralną, przygotowania do nowego sezonu w lecie już ubiegłego 2022 roku. Jest rewolucja w kadrze Stali, bo praktycznie zespół został wymieniony. Sezon zaczyna się nerwowo, bo było przecież dużo takich pretensji o styl gry, o to, że ofensywę, o to, że dwie nierówne połowy, to historia się powtarzała. Co działo się z twoim zespołem z jesienią właśnie, że tak to wyglądało? Ja powiem krótko, nic się nie działo.
To jest normalne. Jeżeli jest rewolucja i gdzieś tam z prezesem Kowalikiem, z zarządem mamy jakiś plan, żeby zbudować zespół, przede wszystkim odmłodzić zespół. Prezes zainwestował w dużą ilość młodych zawodników i to jest normalne, że to potrzeba czasu, więc te, o których mówisz, połowy, tak, one będą tak wyglądać. One będą tak wyglądać, może będą mecze, gdzie faktycznie odjedziemy i będziemy powiększać przewagę, ale to potrzebuje czasu. Dam przykład nawet, powiedzmy, drużyny, z którą się bijemy o awans, Legionowa czy Białej Podlaskiej. Tam są ludzie, którzy już grają ze sobą, powiedzmy, 2-3 lata w tej lidze centralnej i robią jakieś tam wzmocnienia pojedyncze. Jedna, dwie osoby odchodzą, jedna, dwie osoby przychodzą. Małe roszady. Tutaj musieliśmy diametralnie zmienić cały zespół. To potrzebny jest na to czas. Nawet sam timing, sama gra chłopaków, rozwój przede wszystkim młodych piłkarzy, to nie przychodzi w tydzień czy w miesiąc, więc mnie w ogóle nie zraża i każdy może mieć swoją opinię i to jest bardzo pozytywne, bo ja też tego słucham i też to w ten sposób odbieram, że komuś może się nie podobać pierwsza połowa, a super druga, albo odwrotnie. Dla mnie to jest zupełnie zrozumiałe. Dajmy tym chłopcom przede wszystkim czas na rozwój, a dopiero po iluś tam latach, jak będą mieć 24-25, gdzie to już jest zawodnik, powiedzmy, uformowany w pełni, można oceniać, tak? Można oceniać. Także takie jest moje podejście i takim torem będziemy szli dalej. No okej, ale ocena końcowa to jest tabela. A dzisiaj w tabeli na pierwszym miejscu Starmielec. No i to oznacza, że też główny kandydat do awansu, można powiedzieć, skoro na przerwie zimowej po pierwszej części sezonu Star lideruje. Regionowo, które tak spokojnie sobie prowadziło w tej lidze, wyprzedziliście tuż przed świętami, tuż tak naprawdę w ostatnim meczu ubiegłego roku. Za 2 tygodnie wrócicie na ligowe parkiety i jedziecie właśnie do Regionowa. Ja bym powiedział, że lepszego scenariusza na ten powrót już chyba sobie nie można wymarzyć. Oczywiście, ja się cieszę na ten mecz. Za 2,5 tygodnia gramy pierwszy mecz w tym roku właśnie na wyjeździe z Legionowem. To, że mamy pierwsze miejsce w tabeli, już to mówiłem w niejednym wywiadzie, że dla mnie może nic, nie że nic to nie oznacza, ale to nie jest wyznacznik tego, co my mamy robić albo jak mamy trenować, bo ja chciałbym, żebyśmy dalej kontynuowali swoją drogę dobrą grą, zabawą przede wszystkim dla siebie i też dla kibiców, tak? Żeby nie oceniać tego, że jesteśmy w połowie sezonu i już mamy awans, idziemy na awans. Tak, chcielibyśmy, nie ma problemu, ale nie wiemy, co się wydarzy za miesiąc, dwa, nie wiemy, co się wydarzy w kontekście zdrowotnym jednego, dwóch, trzech zawodników, gdzie teraz tych ubytków też trochę mamy. Ja chciałbym, żeby oni dalej się rozwijali. Tak, szli tym cyklem, którym idziemy i robili z dnia na dzień coraz większy postęp. A wtedy, jeżeli tak będzie dalej, to pierwsze miejsce jest duże prawdopodobieństwo, że może zostać utrzymane. To słowo o sytuacji kadrowej w tej przerwie zimowej. Damian Krzysztofik wypadł na dłużej. Czy jeszcze jakieś problemy są, o których można powiedzieć? A może czy jakąś niespodziankę szykujecie w postaci jakiejś... Nie, nowych twarzy. Raczej żadnych niespodzianek nie szykujemy. Tak, strata Damiana jest ogromną stratą. Raz, że bardzo pozytywna postać, jeżeli chodzi o samą szatnię, o atmosferę i wszystko. Dwa, że jakościowo w ataku też duże wsparcie nam dawał swoim doświadczeniem i cwaniactwem i tego na pewno nam będzie w drugiej rundzie brakowało i to bardzo. Ponadto z problemów zdrowotnych Igor Graczyk wrócił z reprezentacji młodzieżowej, niestety ze złamanym małym palcem, ale sądzę, że to jest najmniejszy problem. Na pierwszy mecz z Legionowem powinien być już gotowy, tym bardziej, że ten okres przygotowawczy może w pełni robić razem z nami. Okej, może piłką nie rzuca, ale wszystkie formy biegowe, interwały, siłownie i tak dalej wykonuje, także tutaj o jego przygotowanie jestem spokojny. Czekamy na Daniela Goliszewskiego, który musiał odbyć zabieg, to już doktor mówił w tamtym roku. Czekaliśmy na przerwę świąteczną, żeby mógł nam pomóc do
do końca rozgrywek, do ostatniego meczu z Wągrowcem i tutaj musimy troszeczkę może nie dłużej poczekać, ale Daniela na pewno w pierwszym meczu zabraknie, więc gdzieś tam ta kadra teraz w okresie tym styczniowym jest uszczuplona, ale chłopaki naprawdę super pracują, także przed nami dwa mecze sparingowe, zobaczymy jak to będzie. Wiem, że nogi ciężkie, wiem, że będzie im ciężko, ale ja też narzekałem, a zawsze trzeba było wyjść na ten parkiet i znaleźć w sobie jakieś pokłady dodatkowej energii. A takie wzmocnienie w postaci kolejnego powrotu Rafała Glińskiego na parkiet ciągnie ciebie do tego? Mnie chyba całe życie już będzie ciągnąć do tego, ale wiem, że swojej metryki nie oszukam i raczej to jest temat zamknięty. Ponadto jak w tamtym roku gdzieś tam próbowałem wesprzeć chłopaków i sam wiem, że to nie było to gdzieś tam to, co wykonywałem, ok, ale nie miałem obrazu całego zespołu z boku, jak to widać, a wiadomo, że z tej ławki naprawdę widać to lepiej, co mamy robić, gdzie robimy błędy, gdzie jest za nisko, gdzie jest za wysoko, lewo, prawo, jeden metr, to zawsze robi dużą różnicę, powtarzam to zawodnikom i wtedy na pewno jest trudniej takie rzeczy dostrzec, więc chciałbym, ale definitywnie nie. Okej, okay. To może kończąc, porozmawiajmy jeszcze o samym awansie, bo mówi się Stalmierec, mówi się regionowo, a może AZS AWF Biała Podlaska, tym zespołem, który nas wszystkich zaskoczy i pogodzi. Jasne, to nie jest wykluczone. Ja bym jeszcze dorzucił do tej trójki jeszcze kolejne dwa zespoły. Nie wiemy jak będzie, wiadomo jaka jest sytuacja ogólnie na świecie, tak? Inflacja, wojna itp. itd. i to nie pomaga w ogóle nikomu w niczym, więc budżet do ekstraklasy jest gdzieś tam już odgórnie określony. Nie wiemy, czy kluby dane będą miały pieniądze, czy nie będą miały pieniędzy. To, że ktoś może być na pierwszym miejscu, zdecyduje się dalej grać w lidze centralnej, gdzie już były takie przypadki w tamtym roku, dwa lata temu, że nikt nie chciał awansować i może się okaże, że tutaj klub z pierwszego, z drugiego, z trzeciego miejsca nie stać na to, żeby uczestniczyć w rozgrywkach ekstraklasowych i może, nie wiem, może związek przyzna awans czwartemu miejscu, także ja tutaj bym na chwilę obecną w ogóle nie patrzył, kto chce, kto nie chce, kto jest na pierwszym miejscu, kto na drugim, awansować. Bo tak jak mówię, przez pół roku tak dużo może się wydarzyć i tak wiele to może zmienić, że nie chcę wybiegać w przyszłość. Ja tylko, tak jak powiedziałem wcześniej, chcę, żeby moi zawodnicy robili postęp dla tego klubu, w którym grają, przede wszystkim dla siebie i żeby się rozwijali. A awansować rozumiem chcecie i o to gramy. Ja bym bardzo chciał. To nie jest, powiedzmy, że Rafał Gliński chce ten cel zdobyć na 100%, ale jeżeli będą ku temu możliwości, jeżeli prezes będzie wyrażał na to swoją aprobatę, że tak, owszem, chcemy iść i porobimy odpowiednie wzmocnienia, bo nie ma się co oszukiwać tu na ekstraklasę, to muszą być wzmocnienia, żeby nie wejść i znowu z hukiem nie zlecieć. To jest normalne. Ale chcemy to mądrze zrobić i zobaczymy jak będzie. Ja tego awansu mimo wszystko życzę. Nie, dziękuję. Udanego początku roku, bo jak się uda w regionowie, to już będzie później łatwiej. Będzie ciężko, ale na pewno będziemy się starać. No cóż, pewnie wkrótce do zobaczenia. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam wszystkich. Szanowni Państwo, również dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia niedługo.